życie kapłańskie, jak zwykle, rozpoczęło się w Polsce. W Chociwlu pracowałem 10 miesięcy, potem przez 3 lata pracowałem w seminarium i przełożeni zadecydowali, żebym wyjechał do Stanów Zjednoczonych. I tu przypłynąłem właściwie na Queen Elizabeth II z księdzem Gowinem do Nowego Jorku w 1969 roku. Zaraz następny dzień, gdyśmy tylko tu przyjechali, przywitał nas ksiądz Kania i od razu zaczęliśmy organizować nasze wejście jako towarzystwa na teren Ameryki. I trzeba było przede wszystkim biskupa, który by nas przyjął. Okazało się, że biskup Rhode Island przyjął nas chętnie i otrzymaliśmy te zielone światła na to, żebyśmy szukać ewentualnie miejsca w innych diecezjach, bo przede wszystkim musiał nas zatwierdzić przynajmniej jeden biskup i to się stało właśnie w Rhode Island. I potem należało zjednoczyć nas i zgłosić nas do rządu, a więc potrzebna była znowu tak jakoś forma organizacyjna i do tego był potrzebny przełożony, którym został ksiądz Kania i zastępca jego, ksiądz Urbanowski Konrad. No i ja zostałem ekonomem i jako 3 osoby stworzyliśmy tą korporację, dzięki której mogliśmy być zwolnieni z płacenia podatków i wszystkie inne benefity otrzymywać. To był początek w Rhode Island. Mieliśmy maleńki domek, w którym mieszkaliśmy. Młodsi księża pracowali, ksiądz Konrad Urbanowski też pracował jako wikary. Pracowaliśmy w parafii świętego Józefa w Rhode Island, potem mnie przeniesiono do kościoparafii świętego Stanisława w Fall River, to jest Massachusetts. I ksiądz Gowin w tym czasie szukał miejsc w całej Ameryce, dojechał do Chicago, tam niestety nie za bardzo chcieli nas przyjąć w tym czasie. Niemniej jednak udało się nam dostać się do Detroit. I w 1974, na przełomie 4-5 roku, przenieśliśmy naszą, to jeszcze nie była wtedy prowincja, ale quasi prowincję, przenieśliśmy do Detroit. Wynajęliśmy pusty konwent po siostrach przy ulicy Dorothy. I tam właściwie rozpoczęliśmy już na tych szerokich wodach, rozpoczęliśmy naszą działalność. I po dwóch chyba latach prowincja, znaczy quasi prowincja, dom prowincjalny został przeniesiony do Sterling Heights, gdzie ksiądz Gowin z księdzem Kanią zaczęli budować nasz dom prowincjalny, a ja w tym czasie w 1976 roku zostałem wysłany do San Francisco, żeby tam organizować parafię polonijną dla Polaków, którzy zjechali się do San Francisco z Londynu, z Anglii. Byli to ludzie wykształceni i po prostu trzeba było ich w jakiś sposób zorganizować i udało nam się to zrobić. Tamtejszy arcybiskup McCaghan przyjął nas z otwartymi rękoma, dał nam dekret założenia misji polskiej na podstawie Exo Familia i przez 6 lat tam pracowałem i w tym właśnie czasie był również z wizytą w naszej parafii w San Francisco kardynał Wojtyła i przemawiał do nas, do tej grupki Polaków i przyjęliśmy go bardzo serdecznie i to był też również powód do radości 2 lata potem, gdy został papieżem i byliśmy wtedy dumni, że w naszej parafii właśnie ksiądz kardynał Wojtyła był obecny. I od tej pory właściwie na podstawie tej Exo Familia ksiądz Gowin został prowincjałem wtedy i mogliśmy wtedy zająć się
Washington na tej samej podstawie parafię zdobyć, potem Houston i tak po kolei szliśmy, żeby jak najwięcej placówek zdobywać i była to zasługa w wielkim stopniu księdza, świętej pamięci księdza Władysława Gowina, że i potem ksiądz prowincja winnicki, nowe parafie i nowe zapotrzebowania. I także właściwie w tej chwili tych nas jest 53 i no, mamy trochę pracy.